Poseł Tadeusz Tomaszewski napisał interpelację w sprawie wycofania się rządu z obowiązku rozliczania podatku od najmu prywatnego metodą ryczałtu. Zmiana jego zdaniem spowoduje pogorszenie stanu mieszkań oferowanych na rynku nieruchomości. Pod koniec października tego roku Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Gniezno zwróciło się do mnie, abym poinformował ministra finansów, iż planowane działania dotyczące zlikwidowania możliwości prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wynajem prywatnych kamienic nie będzie dobrym rozwiązaniem. Do tej pory prywatni właściciele kamienic mogli to robić w formie ryczałtu albo w formie działalności gospodarczej. Kiedy to czyni się w formie ryczałtu, nie można odpisywać wszystkich nakładów związanych z utrzymaniem kamienicy, chociażby remontu, modernizacji. Natomiast przy działalności gospodarczej tak, można to czynić. Stąd zaniepokojeni właściciele kamienic mówią w ten sposób, jeśli nie będzie można odpisywać od podstawy opodatkowania również wydatków związanych z remontami, inwestycjami, to będzie powodowało, że ich stan się będzie po prostu pogarszał. Jak się będzie pogarszał stan kamienic, tych mieszkań, no to ludzie będą żyli w gorszych warunkach. A mieszkań brakuje. W związku z tym to były argumenty za tym, żeby jednak pozostawić tą możliwość wyboru. Ministerstwo Finansów, rząd niestety nie podzielił tego zdania i od 1 stycznia będą obowiązywały przepisy, które mówią w ten sposób, że jeśli jest to prywatny najem kamienicy, to tylko i wyłącznie opodatkowanie będzie w formie przychodu zryczałtowanego, czyli do 100 tysięcy, to jest 8,5%, powyżej 100 tysięcy 12,5%, ale nie można odliczyć nic, żadnych kosztów od tego jakby przychodu. Natomiast ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, będą mogli na zasadach ogólnych, ale to tutaj zdecydowana większość z tego wynika, jeśli jest to prywatny majątek wynajmowany, to będzie musiał być prowadzony w formie ryczałtu. Poseł zapytał w interpelacji, czy jest jeszcze możliwe pozostawienie wyboru podatnikowi, czy chce rozliczenia w nowej formule, czy pozostać na zasadach ogólnych.